Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Jest właśnie czwartek. Jest czwartek. Po chłodach nastąpiło ciepło. Wczoraj już było lepiej. Dzisiaj jest naprawdę ciepło. No, wracając z pracy w Nussdorfie, przyjechałem na pasiekę i co jest? Pszczółki noszą tutaj pyłek. Rodzina stoi na trzech korpusach. Ja chcę zobaczyć tak przede wszystkim, co jest na trzecim korpusie. Najprawdopodobniej dwie ramki z czerwiem przeniosę na górę, jak jest mało czerwiona góra. Zobaczymy. I wyczyścić ramkę pracy. Tutaj była dawana. Jak nie była dawana, bo nie pamiętam już, ale najprawdopodobniej tak, to trzeba będzie ramkę pracy tu założyć. Jak okaże się, że zaczęły nosić miód, no to dołożymy też czwarty korpus. Ponieważ ja nie mam czasu tutaj przyjeżdżać zbyt często, także lepiej, żeby ten. No i przy okazji stan rojowy sprawdzić, jak tam mateczniki i tak dalej. A więc zaczynamy. Trochę miodu, żeby wiedziały, że miodu, trochę dymu, żeby wiedziały, że tu jestem. Rękawice. Bo już w oczkach zaczynam czuć. Propolis chłopca. Wchodzimy, tu nie ma nic. Tu nie ma nic. Tu nie ma nic. Tu też nie ma nic. Tu jest trochę pszczół. Zobaczymy, co tu jest. Dobra. I tu jest. Pokażę. I tu jest miód. Zaczęły już nosić. Miodzik. Okej. Co jest na następnej? Na następnej. Następna jest. O, i tu mi matka zaczerwiła. A więc proszę popatrzeć, czy mam tu gdzieś. Mam tu gdzieś kratę odgrodową. A jest tu mateczka. Czarna mateczka. Ona sobie tu chodzi. Okej. My wiemy, że ona tu jest. Ona sobie tu będzie. Następna ramka. Następna ramka też po bokach. Górą i bokiem, znaczy przodem ramki, może w ten sposób. O, wszędzie miodzik. Czyli one tu zaczęły nosić miodzik. Dodatkowej ramki nie potrzebują. Nie będziemy im dawać. Przeniesiemy tylko królową na dół. Delikatnie, wiemy, że tu jest królowa. Zobaczymy, ile mamy tutaj czerwiu. Ramka pracy jest na... powinna być na samym dole, jeżeli tu dawałem, bo nie bardzo pamiętam. Dawno tu nie zaglądałem, bardzo dawno. Zawsze problem z pierwszą ramką.
ciężka. A grzbi, ja mnie dostałem w brzuch. Bierna i poszła już. Przeszkalanie pszczół. Ramka z pokarmem. I teraz szybciutko. Druga ramka. Na drugim korpusie także z pokarmem. Trzecia ramka. Tak, że to ja im tu nie dawałem pokarmu. Jeżga. Trzecia ramka pieżga. No i z dwóch stron. Z dwóch stron. Mamy tutaj miseczka, ale pusta. Okej. Z dwóch stron jest czerw. Jest jedna ramka. Druga ramka, zobaczymy czy tak szybciutko nie ma miseczek. Druga ramka z czerwiem. To jest jeden odkład. Jest drugi odkład. Cztery ramki z czerwiem. Pięć ramek z czerwiem. Ta była węza. Miseczkę zrobiły tutaj oczywiście. Podana węza. Jak one budują na tą 4-9 komórkę, jakoś sobie radzą. Jedne pszczółki sobie radzą. Oczywiście włoszka potrzebuje większej komórki. Włoszka jest pszczołą większą. Okej. Tu widać ciemna karnika. Idziemy z tym na dół. Na dół pszczółki. I tu jest pokarm i tam jest pokarm. Pięć ramek z czerwiem. 4 ramki, 5 ramek z pokarmu. Ok. Z powrotem. Ściskamy je. O, jedna uparta się uczepiła. Po bzykaniu poznać, że chce mnie bzyknąć. Powoli się zniemy, spadł z góry, coś czyszczenia. Micho, ta ciężka. Ciężki korpus znaczy. Co wy tu macie? Zacznijmy od tej strony, jakoś to będzie chyba. A nie, to jest też.
jest najprawdopodobniej ramka pracy. A! Cholerny świat. No i co wam jest? Co wam tutaj jest? Ramka z pracy. Czerw trutowy, ja muszę zobaczyć, czy to się coś nagrywa, bo ja po prostu mówię i nie wiem. A oczywiście, jeszcze raz pokażę, tak jest, ramka pracy. Ramka pracy. Wycinamy. Mają tu dość dronów. A my z dronów zrobimy pieczeń. Żartuję. Ale kolega z Korei, zaraz, gdzie to było? Chyba w Korei. Oglądajmy jego filmiki, ci Koreańczycy łykali wszystko. Okej, ramka pusta wraca z powrotem, ale moment, jeszcze sprawdzimy, ile tu jest szczerbiu. Jak wysoko ten czerw. Ale dzisiaj coś. Dzisiaj śmieszne te sztuki. To jest tak. Raz. Więc z jednej strony jest odbudowana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tu pięć, czyli 10 ramek z czerwiem. 10 ramek z czerwiem. Tu co jest? To jest pokaz. Ok. Cofamy. Trzeba więcej przeglądać. Wszystko żeśmy widzieli. Na uciekać. Wczoraj wieczorem pojechałem, ponieważ założyłem, widzieliście na tamtej pasiece, poławiacze pyłku. No i wczoraj o 15 otwarłem je po raz pierwszy i pojechałem zobaczyć, oczywiście wczoraj, co tam się dzieje. Przecież pyłku nie nanosiły, ale tego, no oczywiście pyłku nie było. Miały problem z wejściem do ula pszczoły. Cholerny świat. Byłem już w 7:30, to już było chłodno się zrobiło. Pszczoły miały naprawdę problem. A więc wziąłem je, po prostu zdjąłem, obejrzałem, przywiozłem do domu. Ponieważ kupiłem kiedyś płyty takie otworamy do poławiaczy, poławiacze właściwie dennicowe, do zrobienia poławiaczy dennicowych, ja ich nie zrobiłem. I przyjechałem do domu z tą myślą, że zmierzyć, porównać te otwory. Oczywiście porównałem, zmierzyłem suwmiarką 4,77 otwór.
otwór na tych płytach 4,33 na tych chińskich poławiaczkach. Za cholerę nie chciały wejść te pszczoły. Znalazłem otwór, znalazłem wiertło 4,8. Na jedną nawierciłem, znaczy nie jedną, tylko wszystkie otworki porozwiercałem. Zmierzyłem, wyszło no 4,7, wyszło 4,7 gdzieś, no tak w każdym razie. I dziś rano już zawiozłem, włożyłem, oczywiście zaraz obserwowałem, pół godziny stałem, patrzyłem co się dzieje. Rano przed pracą te pszczółki zaczęły przechodzić, mykać przez te otwory bez problemu. No i tak to Chińczycy, mali ludzie chińscy i małe pszczoły. Okej. To by było tyle. No przecież nie tyle. Jeszcze mam jeden ul. Zobaczę ile to mam minut tego kręcenia. 16. Wiecie co, ja wam powiem tak. Drugi ul, to znaczy tak, zakończę to w ten sposób. Drugiego korpusa nie zakładamy. Ja tu przyjadę z kratą odgrodową po raz kolejny, nie wiem kiedy, drugi, może w następnym tygodniu. Nastroju rojowego nie ma. Matkę trzeba z trzeciego korpusa zwalić na dół. Niech ona sobie idzie tam czerwić na drugi i pierwszy korpus. To zrobię. No i założę kratę odgrodową, bo to najwyższa pora, bo jak inaczej się nie da, nie? Nie chcę, żeby założyć czwarty korpus i one znów pójdą wyżej, nie? A ja tego nie chcę. To by było tyle. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się w zdrowiu i w spokoju. Do zobaczenia. O, muszę rękawice zdjąć. Ciągle leci.